Hej, cześć, witajcie! Z tej strony z Maslo, a z tej strony mini laptop z lat 90. Jest to Toshiba Libretto 70CT i dzisiaj chciałbym Wam nieco o tym sprzęcie opowiedzieć. Kurde, w ostatnim czasie było strasznie dużo premier nowych sprzętów i powiem Wam, aż mnie to trochę zmęczyło i chciałem zrobić coś starego, tak dla odmiany po prostu. Tym bardziej, że zresztą starocie bardzo lubię, no i chciałem Wam się pochwalić tymże sprzętem, bo jest on w moim odczuciu bardzo, bardzo ciekawy. Omawianym dzisiaj mini laptopem jest Toshiba Libretto 70C. Jest to pełnoprawny laptop, który ma procesor Pentium MMX 120 MHz i odpala Windowsa 98. Moja wersja ma akurat 32 GB RAM-u, w standardzie było to zaledwie 16, no i do tego mamy ekran, który ma 6,1 cala. W sumie to niektóre telefony mają teraz większe ekrany. I jako taki nieoczywisty bonus, taka Toshiba Libretto posiada układ dźwiękowy Yamaha OPL3, ale o tym nieco później. W ogóle to chciałbym też poświęcić chwilę, żebyśmy zwrócili uwagę, jak mała jest Toshiba Libretto na tle innych laptopów z tamtej ery. No, jest to miniaturowy sprzęt. Nawet jak na dzisiejsze standardy, gdy trzymam go w rękach, jest on po prostu taki słodki, taki malutki sprzęcik. No i zwłaszcza w latach 90. musiało to budzić niemały respekt. Zwłaszcza jeżeli uświadomimy sobie, że wtedy, no, telefony komórkowe wyglądały bardziej jak cegły. Jest to pełnoprawny komputer z procesorem x86, który uruchamiał Windowsa 98. No i nawet na upartego może zmieściłby się w kieszeni. W skład zestawu, który ja kupiłem, wchodziła oczywiście sama Toshiba Libretto, ale także stacja dokująca, która rozszerza nieco możliwości tego cuda, a także stacja dyskietek na PCMCIA, którą możecie kojarzyć z filmu o tablecie z 1993. Pytanie za 100 punktów. Ile zapłaciłem za taki zestaw z tą Toshibą? Za dużo. Przynajmniej tak na pierwszy rzut oka. Zapłaciłem za tą Toshibę około 500 zł. No jest to dużo, jeżeli weźmiemy pod uwagę to, że no nie jest to sprzęt, z którego będę korzystał na co dzień. Jest to sprzęt kupiony tylko, powiedzmy tak, w ramach do filmu i z racji tego, że zawsze chciałem go mieć w swojej kolekcji. No i gdy dodamy do tego, że padł mi jeszcze niestety fragment ekranu, no to robi się tak troszeczkę nieciekawie. Niestety, jak widzicie, właśnie stała się taka tragedia. Uszkodził się ekran. W momencie, gdy ja zakupiłem tą Toshibę, w dolnym rogu była tylko taka poświata. Niestety, jak widzicie, ekran się rozlał, no i nie jest to rzecz, którą da się naprawić. Ja gdzieś tam podświadomie się godziłem z tym, że prędzej czy później to się stanie, ale obstawiałem, że później i że przynajmniej do filmu uda mi się zdążyć, ale niestety się nie udało. Na szczęście da się kupić taki ekranik na eBayu albo na AliExpress. Kosztuje wprawdzie niemało, ale pewnie kiedyś go kupię i wymienię. No a skoro gadamy już o tragediach, no to chciałem zapobiec kolejnej. Toshiba Libretto miała w standardzie laptopowy dysk IDE o pojemności 1,6 GB. I ten dysk zaczął wydawać takie niepokojące dźwięki. Pierwsze co zrobiłem, to obraz całego dysku, następnie przerzuciłem go na 2-gigabajtową kartę Compact Flash, później rozszerzyłem partycję, no i chciałem zamontować właśnie kartę Compact Flash z przejściówką zamiast takiego tradycyjnego dysku twardego. Oczywiście dysk twardy poszedł do szufladki i będzie tam bezpieczny. Niestety się okazało, że jest drobny problem, ponieważ ten adapter z kartą Compact Flash jest strasznie mały. No i zamontowanie takiego adaptera z kartą było bardzo utrudnione. Niestety okazało się, że muszę rozebrać całą Toshibę, żeby dostać się do złącza i ten adapter tam zamontować. Nie było to wprawdzie aż tak trudne, jak się spodziewałem. I swoją drogą, zobaczcie, jaka w tej Toshibie była ciekawa kość RAM-u. To jest prawdopodobnie rozszerzanie tej bazowej pamięci 16-megabajtowej. Przy okazji postanowiłem też tą szybkę troszeczkę przeczyścić, skoro już no, zdecydowałem się całkowicie ją rozebrać. Zastanawiam się, szczerze mówiąc, troszeczkę ten biały osad, którego no, nie bardzo da się doczyścić i trochę jakby się bateria rozlała, to wygląda.
No ale cóż, sama bateryjka z BIOS-u jest w porządku. Płyta główna zresztą też jest stosunkowo mała. Na całe szczęście teraz, mając do niej całkowity dostęp, bez problemu mogę wpiąć adapter z kartą Compact Flash. No i na całe szczęście też laptopa poskładałem i wszystko działa. Łącznie z kartą Compact Flash, więc przynajmniej nie zepsułem go bardziej, wyczyściłem i mamy upgrade w postaci karty Compact Flash zamiast dysku, więc Toshiba jest praktycznie bezgłośna. W ogóle to bardzo ciekawe jest to, że de facto ten laptop nie ma żadnych portów. Mamy tylko złącze do zasilania i złącze PCMCIA. Z tyłu natomiast znajdziemy złącze słuchawkowe i IRDE. Na dobrą sprawę to wszystko. Jedyny ostatni port to złącze od spodu do stacji dokującej. Stacja dokująca ma więcej portów i znacząco tutaj rozszerza nam możliwości tego urządzenia. Mamy PS2 do klawiatury czy myszy, VGA, LPT i RSA 230. Więc idea była stosunkowo prosta. Teoretycznie taki laptop mógł pełnić rolę trochę takiego desktopa, co zresztą ja też spróbowałem, no i w takiej roli spisuje się nieźle, przy czym należy pamiętać, że niestety możemy wyświetlać obraz tylko na jednym monitorze, czyli w tym przypadku na tym zewnętrznym. No i też, żeby podłączyć taką Toshiba Libretto do stacji dokującej, to trzeba ją najpierw wyłączyć, podłączyć do stacji dokującej i włączyć. No i w momencie, gdy analogicznie wyciągniemy ją ze stacji dokującej i wepniemy, no to też potem nie wszystko chce działać, bo na przykład włączę PS2, nie było plug and play. Swoją drogą, to część z Was może się zastanawiać, gdzie na tym laptopie jest myszka, przecież nie ma tutaj żadnego touchpada ani trackballa. Okazuje się, że mamy trackpoint, który jest umieszczony tutaj obok ekranu. Jest to dość niecodzienne miejsce, w którym umieszczamy trackpoint. No dobra, a gdzie są przyciski, lewy i prawy? Okazuje się, że są sprytnie umieszczone za ekranem po drugiej stronie. I powiem Wam, w momencie, gdy korzystamy z tego trackpointa, możemy bardzo łatwo sobie klikać ten prawy czy lewy przycisk myszy i się korzysta z tego naprawdę bardzo wygodnie. Tutaj naprawdę inżynierowie Toshiby pokazali 200 IQ. Zresztą sama klawiatura też jest bardzo dobra. I raz, że ma wszystkie przyciski, włącznie z funkcyjnymi czy tymi Windowsowymi, to pisze się na niej serio szybko. Czasami nawet mi się wydawało, że na takiej Toshibie, mimo że nie byłem przyzwyczajony, pisało mi się szybciej niż na telefonie. No dobra, a jak się takiego sprzętu używa? Cóż, no, jak takiego typowego laptopa z lat 90. Nie powinno to chyba nikogo szokować, z racji, że mamy tutaj po prostu laptopowe podzespoły. Możemy skorzystać z pakietu biurowego, tutaj jest to Office 2000. No i zresztą chyba do takich celów ten laptop był głównie skierowany. Właśnie do tego, żeby pracować na dokumentach, czy zabierać go w podróż. No w końcu jest to sprzęt ultramobilny, bo jest bardzo mały, nie? No i znalazłem też różne pozostałości z tego, co wywnioskowałem z połączenia modemowego, więc bardzo możliwe, że ktoś kiedyś na tej Toshibie Libretto przeglądał nawet internet. Na początku też wspominałem Wam o tym układzie dźwiękowym Yamaha OPL3. Okazuje się, że on jest bardzo pożądany przez wszelakich muzyków, bo bardzo fajnie nadaje się do tworzenia chiptunów. Wiecie, muzyki, która brzmi mniej więcej tak. No i mój znajomy, gdy dowiedział się, że mam taką Toshibę Libretto, stwierdził, że w Adlib Trackerze przygotuje soundtrack z Cyberpunka 2077 i go odpalimy. Niestety jednak pomimo moich prób nie udało mi się poprawnie skonfigurować tego Adlib Trackera i zarówno pod Windowsem, jak i pod DOSem niestety nie ma w ogóle dźwięku. Nie wiem dlaczego, próbowałem też konfigurować porty urządzenia, sprawdzałem je w menadżerze, no wszystko się wydaje dobrze, ale nie działa, więc tutaj wrzucę Wam filmik innego gościa, jak to powinno brzmieć. Okej, a teraz pytanie ze 100 punktów. Can it run Doom? Oczywiście, że potrafi, myślę, nie powinno to nikogo szokować. Nawet w tym takim trybie przenośnym laptopa działa bardzo dobrze i gra się na takim malutkim ekranie zaskakująco dobrze ze względu na to, że niska rozdzielczość tak bardzo nie przeszkadza. Sam Doom chodzi super, zarówno wtedy, gdy podepniemy go do stacji dokującej i bez problemu możemy sobie rozkwaszać demony. Ale pomyślałem, że warto będzie sprawdzić coś bardziej wymagającego z racji tego, że mamy tutaj Pentiuma MMX, dlatego odpaliłem Quay'a. No i powiem Wam, że Quay śmiga też jak miło w rozdzielczości 320x200. Jest spokojnie grywalny i można byłoby go przejść bez problemu na tym laptopie.
Również po podłączeniu do stacji dokującej nie ma żadnego problemu, no i możemy cieszyć się rozwałką. Nie mogłem sobie oczywiście odpuścić mojej ulubionej gry z dzieciństwa, czyli jak ja to nazywałem, rzadki. Tak naprawdę jest to gra Baron Baldrick i trochę bardziej już ogarniam, co się tutaj robi. No i jeszcze na sam koniec, w ramach takiej ciekawostki, postanowiłem odpalić Warcrafta. No i myślę, nie będzie też niespodzianką, że z racji tego, że jest to gra 2D, śmiga na tym laptopie bardzo dobrze. Powiem wam, gdyby ten ekranik był w 100% sprawny, myślę, że mogłoby to być bardzo ciekawe urządzenie właśnie do ogrywania retro gierek, można powiedzieć, w takim mega mobilnym wydaniu, ponieważ bateria nawet troszeczkę trzyma, można by troszeczkę pograć taki bardziej Game Boy na sterydach, bym powiedział. Ale tak, gierki działają, no i na pewno też do takich podstawowych zadań jak edycja dokumentów, czy nawet tworzenie muzyki. Jak sami mogliście widzieć, taki laptopik się spisuje całkiem nieźle. I powiem wam, jest w tym sprzęcie coś niesamowicie magicznego. Ja odkąd pierwszy raz go zobaczyłem kiedyś u mojego nauczyciela w technikum, pozdrawiam panie Robercie, jeżeli pan to ogląda, bardzo chciałem mieć ten sprzęt w kolekcji i cieszę się, że udało mi się go dorwać. Wprawdzie cena nie była jakaś super niska, no i mam jeszcze wadliwy ekran, który prędzej czy później będę musiał wymienić, ale ogólnie jestem zadowolony, że ten sprzęt mam i niesamowicie cieszy mnie to, że mogłem się z wami podzielić takim moim kolejnym retro odkryciem. Mam nadzieję, że dla was również ta retro podróż była fajna. Tyle z mojej strony, do zobaczenia w kolejnych materiałach. Na razie. BIOS!